Witajcie serdecznie, z tej strony Mark Sadowski. Dzisiaj zajmiemy się czymś dość, nie wiem, niebywałym, a dokładnie planowaniem czasu, czyli wszystko o tym. Pewnie jak sama nazwa usłyszeliście, myślicie sobie, Boże, o czym on będzie opowiadać, planowanie czasu. Wydaje się, że jest to coś takiego, że naprawdę, w ogóle czy my mamy czas na planowanie czasu, że to już jest strata czasu, ale właśnie, jeżeli zajmiemy się czymś takim jak planowanie czasu, ja tutaj mam lekki taki konspekt, jak to elegancko wytłumaczyć wam, wtedy prawdopodobnie łatwiej nam będzie sięgnąć po sukces. I teraz tak, może się wydawać, że jest to zbędne, ale przez to, że planujemy czas, możemy uporządkować wszystkie nasze zadania. Tutaj w ogóle jest taka opcja, że można je ustalić w różne sposoby. Dzięki planowaniu czasu kontrolujemy nasz czas, jesteśmy bardziej produktywni i obniżamy nasz stres, przez co możemy dodawać nowe zadania. Powiem wam tak, że ogólnie jedna z moich pierwszych prac to właśnie było niezależne doradztwo finansowe oraz praca w Canal Plus i HBO. Tam w tych dwóch pracach nauczono mnie, że bez kalendarza, bez podglądu na cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc, pół roku, a nawet rok, niełatwo jest zdobyć sukcesy. Ponieważ właśnie związane jest to z tym, że nieraz na przykład stawiamy sobie, że mamy dziennie zrobić, nie wiem, 5 rzeczy, czy tam 3, czy 10, nie wiem, ileś tam, prawda? I chodzi tutaj o to, że nie zawsze nam to wychodzi. Dlatego dobrze jest sobie zaplanować więcej rzeczy, niż w ogóle jesteśmy w stanie wykonać. Bo wtedy, czasami podwyższając sobie poprzeczkę, jesteśmy w stanie zrobić te 100%, a nawet 200%, więc jest to niesamowite. Inna rzecz jest taka, że zadania powinny być posortowane. Od najważniejszych, które potrzebują największego zaangażowania, prawda, do najmniej skomplikowanych. I przykładowo, jeżeli ja jako MS, gdzie właśnie teraz jest to taka jakby moja firma, to co ja robię, właśnie organizuję jakąś sesję zdjęciową, oczywiście tam, nie wiem, stworzenie wizytówki, tego logotypu, strony internetowej, jakiegoś wideo, promocji jest ważne, ale znowu przy sesji zdjęciowej jeszcze muszę o tym myśleć, że podczas trwania tej sesji mogę nagrać niesamowite wideo, czyli muszę wiedzieć o tym, że jeszcze zaangażuję się bardziej, jeszcze będzie więcej pracy. Ale tak naprawdę podstawowe zadania mam skończone, to jest tylko coś ekstra. Więc wtedy robiąc sobie plan, mogę sobie zrobić taki preview, czy taki podgląd na całość tego projektu. Można to robić w inny sposób, można skupiać się też na tym, aby rozdzielać zadania czasowo, tak jak to powiedziałem wcześniej. Robić podgląd na tydzień, na miesiąc, na pół roku i tam przestawiać sobie różnego rodzaju zadania. Jeśli widzimy wszystko na jednej kartce, że tak powiem, wtedy tak naprawdę ściągamy dużo stresu z siebie, bo dzięki temu tak naprawdę patrzymy na te zadania jak na jakieś zdania, jak na jakieś punkty, nie jak taki ładunek, który naprawdę ściąga z nas energię, czy tam stresuje nas. Wtedy łatwiej jest tym gospodarować tak ogólnie. Jest takie dobre pytanie. Co jeśli nie potrafimy wykonać wszystkich zadań, bo plan ogólny nas przeraża? Co jeśli? Co wtedy? Jeśli plan ogólny nas przeraża i przez to nie jesteśmy w stanie wykonać tych wszystkich zadań, no to wiadomo co zrobić. Wystarczy wtedy złożyć ten plan na pół i już wtedy widzimy mniej, więc skupiamy się na tym danym jednym dniu. Poza tym dla osób, które na przykład są zdemotywowane, nie mają energii lub coś w tym stylu, satysfakcja nawet z wykonania jednego zadania jest super, bo wtedy już wiemy, że żyjemy, że coś zrobiliśmy, że już coś odhaczyliśmy. O tym, o takim planowaniu czasu, radach, lifehackach będzie więcej. Tylko tak jak mówię, chciałbym wiedzieć, czy ten filmik w ogóle wam się spodobał. Jeśli wam się to podoba, czekam na łapki w górę. Powiedzmy sobie, że niech będzie ich 20. Jak będzie 20, to wtedy wiem, że dla nas, twórców wideo, to jest informacja taka zwrotna, że takie coś wam się podobało. Poza tym już wkrótce będzie filmik o tych sesjach zdjęciowych, o początkach MS, czyli tej firmy, która zajmuje się, którą ja stworzyłem i ona zajmuje się właśnie taki house of design, dom designu, czyli od szkicu, od pomysłu do realizacji twojego biznesu. I jeszcze myślałem o tym, żeby pokazać wam wywiad z jednym z moich klientów. To będzie ciekawe, to już wkrótce. Czyli tak, na chwilę obecną łapki w górę i subskrypcje i już wkrótce dowiecie się więcej. I pamiętajcie, planujcie swój czas. Chyba wyczerpałem ten temat planowania, mi się tak wydaje przynajmniej. Mam nadzieję. No, trzeba się wziąć za to planowanie.
stworzyć ten plan, wtedy zobaczycie. Także na razie tymczasowo dobrego wieczoru albo dnia. No zależy, jaka jest pora czasowa tam. Także na razie.